Café Muza. Kwietnia i nasza tradycyjna rozmowa przy niedzielnej kawie lub herbacie lub śniadaniu, w zależności od tego, co Państwo sobie życzą o tej porze mieć przed sobą, a przed nami Ewa Mrowca, klawesynistka. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, Grzegorz Adamczyk realizuje warstwę wideo, a już za moment Magdalena Łoś siądzie do telefonu, żeby włączyć Państwa tradycyjnie w niedzielę o tej porze do naszej rozmowy. Klawesynistka, pedagog, można powiedzieć także spiritus movens, nurtu wykonawczego, tego odwołującego się do dawnej praktyki wykonawczej, bo jest pani także współzałożycielką łódzkiego zespołu, Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble. No i tak patrząc po tych wszystkich pani pojawieniach się w różnych miejscach, myślę, że jest pani duchem niespokojnym. Wszędzie pani pełno. Jak to się robi? Lubię grać. I chyba to jest takim zawsze motywem przewodnim. Myślę, że chęć grania, chęć poszukiwania również tego, jak powinna brzmieć muzyka, no jednak powoduje to, że cały czas gdzieś ruszamy, przemieszczamy, jesteśmy w różnych sytuacjach, a poza tym można powiedzieć, że klawesyn daje tak wiele możliwości, bo przecież nie tylko granie solowe, ale granie continuo, różnego rodzaju badania, poszukiwania, gra na instrumentach oryginalnych. To wszystko jakoś uzupełnia się i powoduje, że faktycznie tych pól działań, można powiedzieć, jest bardzo wiele. Ostatnio spotkaliśmy się 29 marca, to był Wielki Piątek w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus. To był pani recital z muzyką Jean-Henri'ego d'Angleberta. Ale ja bym chciał teraz cofnąć się do początków naszej znajomości, bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy na gruncie zawodowym, to wtedy pojawiła się pani płyta, która mnie zafascynowała, zaintrygowała, podobnie jak pani postać i pani zainteresowania. To może zacznijmy od tej mojej i pewnie pani jednej z dawniejszych fascynacji. Jean-Nicolas Geoffroy, płyta nagrana w 2011 roku. To owoc i plon pani pracy badawczej, także sięgnięcia po manuskrypty i tak naprawdę odwołanie się do postaci muzyki francuskiej, która dla samych Francuzów pozostaje enigmą. Ale chciałbym teraz spytać panią po tych, no, 13 latach, bez mała, jak pani słucha tej swojej płyty? Z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami? Oczywiście mam do niej wielki sentyment, dlatego że była to pierwsza moja płyta, to zrozumiałe. Natomiast... Dziś zagrałaby pani inaczej? Pewnie tak, pewnie tak. Natomiast wokół tej płyty bardzo dużo powiedziałabym, wydarzyło się, dlatego że miałam i możliwość faktycznie przez długi okres pracowania na materiale, na kopiach manuskryptu znajdującego się w Bibliothèque Nationale de France w Paryżu, a później pracowałam już na oryginale w bibliotece. Poza tym zgłębianie praktyki wykonawczej tego okresu, czyli końca XVII wieku we Francji, stało się dla mnie absolutnie fascynacją. Już wtedy się tym bardzo interesowałam, ale nie sądziłam, że tak mnie to pochłonie. I w zasadzie na wielu polach, zarówno jeżeli chodzi o muzykę klawesynową, solową, jak i muzykę kameralną, jak i również, można powiedzieć, orkiestrową, pozostałam w tym kręgu na bardzo długo i na razie nie widać, żeby mi się chciało, powiedziałabym, z tego po prostu wychodzić. Jest to fascynujący okres, zarówno jeżeli chodzi o samą muzykę, w ogóle też o emancypację mojego instrumentu, klawesynu.
niezwykle ciekawe. Poza tym też instrument, na którym nagrywałam płytę, instrument pochodzący z warsztatu Detmara Hungerberga z Hückeswagen, znajdującego się niedaleko Kolonii, jest niesamowicie inspirujący. Co ciekawe, byłam tam akurat 2 dni temu i również ćwiczyłam inne akurat utwory na tym instrumencie. No jest to absolutnie fascynujące. Właśnie to spotkanie też wielu osób, które mają wpływ na powstanie płyty, tak? Bo i budowniczego, i osób w bibliotece, i potem samego reżysera dźwięku, i tego, co się po prostu dzieje wokół tego. Absolutnie, absolutnie fascynujące i wracam do tego z wielką, no z takim, powiedziałabym, z wielką radością. Tak. Panuje pewnie taki dość powszechny stereotyp, że no tak, no łatwiej jest napisać pracę, czy w jakiś sposób zaistnieć w tej przestrzeni wykonawczej z muzyką nowo odkrytą, no bo Bach już jest tak ograny, Couperin choćby też, no to szukajmy czegoś mało znanego. Ale spotkałem się podczas tegoż ostatniego właśnie festiwalu gdańskiego, Actus Humanus, na krótkiej rozmowie z Sebastianem Doucet. On powiedział rzecz, która na początku wydała mi się też taka trochę na wyrost, ale opisując to niezwykłe bogactwo francuskiej muzyki barokowej, muzyki dawnej i fakt, że ta muzyka często pozostaje zupełnie nieodkryta, że cały czas właściwie wejście do jakiejkolwiek biblioteki klasztornej, czy w jakimś małym miasteczku, zamyczku, powoduje, że odkrywa się jakieś nowe skarby. Mówię, no wie pan, ja wierzę, że być może nie za rok, nie za 5, ale za jakiś czas okaże się, że ta właśnie francuska muzyka barokowa przewyższy, czy w jakiś sposób pokona tę dominację Bacha, że tego jest tyle i tak wiele, i tak wielkie skarby tam są. Czy jest w tym megalomania Francuza, czy pani też by taki pogląd podzielała, czy taką nadzieję? Pewnie trochę tak. Trochę tak, to Francuzi znaczy trochę uwielbiają. Tak, myślę, że Francuzi uwielbiają swoją muzykę i to jest wspaniałe. Natomiast uważam, że faktycznie muzyka francuska nie do końca jest doceniana, szczególnie w naszym, powiedziałabym, kręgu. Tak, w naszym kręgu. I to nie chodzi tylko o to, że właśnie dobrze jest wynaleźć coś nowego i ma być to coś specjalnego, bo bardzo dużo też znajdujemy utworów, czy materiałów, czy manuskryptów, które nie do końca są interesujące. Ale ja myślę, że jest w tym coś innego też. Pasja w ogóle poszukiwawcza i to, co dla mnie osobiście jest niezwykle ciekawe w wykonawstwie muzyki dawnej, to jest to, czego się uczymy, odkrywając też nowe rzeczy. I oczywiście fajnie, kiedy jest taka żyłka detektywistyczna, tak można powiedzieć, to jest w jakiś sposób interesujące, ale to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, że odkrywając dawne utwory, których wcześniej nie znaliśmy, obserwując sposób zapisu, oglądając wielkość na przykład manuskryptu, który był używany do grania, dowiadujemy się niezwykle wiele o tym, jak muzykę wykonywano, w jaki sposób odczytywano zapis. I można powiedzieć, że oczywiście można odciąć Bacha od muzyki francuskiej, ale jest to znowu fantastyczne, kiedy pomyślimy o tym, że są fakty, takie jak choćby ten, że jako jeszcze uczeń szkoły w Lüneburgu miał dostęp właśnie do pierwszej suity Marchanda, którą kopiował. I co ciekawe, tę suitę Marchanda miał już w swoich rękach, kopiował ją dla swojego brata rok po ukazaniu się tej suity w Paryżu. Potem wielka tablica ornamentów d'Angleberta, jedna z najpiękniejszych i z najciekawszych tabel ornamentów francuskich, też była własnoręcznie kopiowana przez Bacha i przechowywał ją. Potem próbował te zdobycze muzyki francuskiej stosować w swoim rozumieniu stylu francuskiego.
Ruskiego, który, można powiedzieć, przez taki właśnie filtr niemiecki, bachowski, jest jeszcze czymś innym, ale jest to absolutnie fascynujące poszukiwanie właśnie takich elementów i potem oglądanie chociażby właśnie Bacha, czy po prostu innych kompozytorów przez właśnie ten faktor muzyki, która była na co dzień we Francji wykonywana, która była chlebem, można powiedzieć, powszednim, bo jeżeli porównujemy tak naprawdę właśnie manuskrypty XVII-wieczne, czy w ogóle twórczość klawesynistów chociażby francuskich właśnie XVII wieku, to są bardzo podobne elementy, które są przetwarzane już bardzo osobiście przez każdego z kompozytorów. Jest to absolutnie fascynujące. Kiedy ja studiowałem fortepian, no były to powiedzmy późne lata 80., dostęp do materiałów, do tej wiedzy, choćby traktatowej, był w Polsce bardzo ograniczony i wtedy właściwie rodziła się w nas świadomość tego, czym są traktaty, czym jest wiedza o historycznym wykonawstwie, no takie właśnie tablice ornamentów. Wydaje mi się, że w tamtym czasie większość pani koleżanek i kolegów właśnie grających na klawesynie pewnie robiła to bardziej intuicyjnie. I ma pani chyba tę już, jest pani w tej szczęśliwej sytuacji, że może się pani odwoływać do twardych faktów. Twardych na tyle, na ile coś w sztuce muzycznej czy w sztuce wykonawczej w ogóle może być takim twardym faktem. No ale jednak są pewne obiektywne przesłanki. Jak pani zdaniem ta wiedza, której pani nabywa w trakcie swojej działalności, pracy badawczej, także wpływa na pani inspirację? To znaczy, czy ten gorset wiedzy jest krępujący, czy to jest gorset wiedzy, która właśnie pozwala rozkwitnąć inspiracji? Wydaje mi się, że jeżeli pozostajemy tylko w gorsecie wiedzy, to jest to wysoce niebezpieczne. Dlatego, że odczytywanie traktatów jest niebezpieczne. To na czym to niebezpieczeństwo polega? To niebezpieczeństwo polega na tym, że można, i takie sytuacje się zdarzają, można zupełnie opacznie odczytać zawarte informacje. Dlatego próbowanie, wychodzenie, można powiedzieć, stosowanie najpierw tych rzeczy, które ja rozumiem, odczytując źródła w muzyce i sprawdzanie tego po prostu na żywo, czyli granie koncertów i dyskusje zarówno z kolegami, jak i z publicznością, mogą dać nam jakieś przekonanie o słuszności lub nie. Natomiast oczywiście cały czas istnieje duże ryzyko, że my po prostu również możemy się mylić. Natomiast to, o czym pan właśnie wspomniał na początku, że faktycznie lata 80., jeszcze 90. była wielka trudność z pozyskiwaniem materiałów i tak też się w zasadzie, ja pamiętam swoje początki, kiedy jeszcze byłam w szkole średniej, ale czyż to nie było piękne, jak pojawiała się jedna płyta na całą Polskę i wiem, że to gdzieś zabronione, ale wszyscy po prostu od siebie przegrywaliśmy tę płytę, albo ktoś kasety kupował, oczywiście, albo ktoś kupował nuty i cała Polska je odbijała. Czasami mam wrażenie, że dzisiejszy dostęp zupełnie inny, bo właśnie lata 90., kiedy udało mi się już wyjeżdżać dosyć sporo, miałam możliwość pracy w bibliotekach. I to jest fascynujące, dlatego że dotykanie książki czy nut ma zupełnie inne, w moim odczuciu jest czymś innym niż sięganie po prostu do źródeł tylko internetowych. I tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, które obecnie zauważam, że ta taka ogólna dostępność wszystkiego powoduje takie trochę znieczulenie. I o ile właśnie w latach 90. wszyscy po prostu ogromnie się cieszyliśmy, że coś mamy, to dzisiaj jest to tak oczywiste, że czasami po prostu szkoda mi, że tej radości nie ma tak wiele. Tak, ma pani rację. Swoją drogą te pojedyncze egzemplarze nagrań, nut, to też powodowało, że wokół tych pojedynczych egzemplarzy toczyło się życie towarzyskie, tak, intelektualne i tak naprawdę artystyczne, bo o tym się dyskutowało, siadało się, tak, na jakichś spotkaniach, słuchało i potem no, gadało się często długo i no, z rozmaitymi dygresjami, rzecz jasna. Tak, to się rzeczywiście zmieniło.
Ile instrumentów było w pani życiu? W ogóle, czy tak. Moich własnych? Ojejku, nie jestem w stanie sobie w ogóle tego... Bardzo wiele. Bardzo wiele. Bardzo wiele, ale był taki jeden instrument, ponieważ na początku w mojej szkole grałam tylko na instrumencie pedałowym. Taki był tylko dostępny. Wyjeżdżałam sporo, żeby właśnie móc grać na kopiach. I wtedy z pomocą przyszła pani profesor Elżbieta Stefańska, u której mogłam codziennie ćwiczyć na pięknym instrumencie Zuckermana z warsztatu Skowronka, którego dotyk pamiętam do dziś, bo ten instrument był takim moim marzeniem wtedy i śnił mi się po nocy. To był instrument pani profesor? Tak, to jest instrument pani profesor. Mhm. Tak. Jest pani już daleko świadomością, czy takim swoim właśnie stopniem wiedzy, wrażliwości od tych czasów pierwszej fascynacji klawesynem, jako dwunastolatki? Chyba nie. Wydaje mi się, że ciągle jestem tak samo zafascynowana tym instrumentem. To zaraz porozmawiamy o tych fascynacjach. Do rozmowy zapraszam teraz także państwa. 22 645 22 22. Adres poczty elektronicznej andrzej.sulek@polskieradio.pl. Mamy w prezencie od pani Ewy Mrowcy, która jest gościem dzisiejszej audycji Cafe Muza, 3 albumy z partitami Jana Sebastiana Bacha. Pierwsze 3 osoby, które zdołają się dodzwonić i zabiorą głos na antenie, zostaną tymi płytami, mam nadzieję, z autografem pani Ewy, obdarowane. Zapraszam do rozmowy 22 645 22 22. Można także pisać maile. Allemand i Courant z 4. suity francuskiej S-dur Bacha i to oczywiście album z suitami francuskimi, a nie innymi. To upominki dla państwa od pani Ewy Mrowca, która jest z nami w studiu. Lidzbark Warmiński, to tam powstało to nagranie. Jakie więzy łączą panią z tym miejscem? Dzięki dyrektorowi festiwalu Warmia Muzyka, Markowi Niewiedziałowi. Trafiłam tam wiele lat temu, prowadząc kursy latem, kursy klawesynowe, ale także realizacji continuo. I tak się zaprzyjaźniliśmy w zamku tak mocno, że w przepięknej przestrzeni refektarza, wielkiego refektarza właśnie Zamku Biskupów Warmińskich, miałam to szczęście, żeby nagrać płytę z suitami francuskimi Bacha. Miejsce ma znaczenie? Tak, miejsce ma znaczenie. Dlatego, że szczególnie kiedy jest to miejsce, z którym w jakiś sposób się jest związanym, kiedy jest... Po prostu jest to dobre miejsce, to dużo jest przyjemniej, dużo lepiej się gra, dużo lepiej się człowiek w tym miejscu czuje. A szczególnie nagrania nocne, jeszcze właśnie w tak niesamowitej przestrzeni, też światło, odgłosy, które zna się też przecież przez wiele lat, mogliśmy czy z kursantami, czy sama ćwiczyć nocą, to bardzo dużo też przypomina. I dzięki temu płyta nie jest tylko jakimś takim... nie wiem, momentem zwykłego nagrania, tylko też w samym graniu wiele emocji po prostu się też jakoś wtedy, mam nadzieję, udaje, czy staram się wtedy przekazać takich emocji, które są związane i z miejscem, i z instrumentem. I właśnie tak jak powiedziałam wcześniej przy Geoffroy, z ludźmi, z którymi się wokół całego takiego, można powiedzieć, wydarzenia pracuje i ma się z nimi kontakt. Oddajmy teraz głos słuchaczom. Pierwsza zadzwoniła pani Elżbieta z Warszawy. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam państwa i chciałam nawiązać do takiej refleksji wyrażonej przez panią Ewę odnośnie tego, jak teraz zwiększyła się dostępność materiałów dotyczących instrumentu, na którym pani gra i że to trochę tak powoduje, no może nie przesyt, ale też taką myśl, że się tęskni za tym, co kiedyś może nie było tak łatwo dostępne. Myślę, że to dotyczy również
innych rzeczy, czy zupełnie z innej jakby dziedziny życia. To tak tytułem jakby nawiązania do tej refleksji. A chciałam też zapytać, czy, ponieważ instrument ten może jak rzadko który, przynajmniej dla mnie, przenosi nas w taką zupełnie inną epokę. Chciałam zapytać, czy pani artystka ma też jakby swoje ulubione dzieła, czy też epokę dotyczącą innych regionów sztuki, na przykład malarstwa, podobnego okresu, z którego wywodzi się instrument? Bardzo dziękuję za pytanie, tym bardziej, że to jest pytanie, które także ciśnie mi się na usta w związku z tym, jak wyglądają okładki pani płyt, ale także jak pani wygląda przyklewy, synie. Za chwilkę wrócimy do tego wątku, poprosimy jeszcze pana Jakuba, który także czeka przy telefonie, a potem hurtem pani Ewa postara się odpowiedzieć na te pytania. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić panią Ewę. Sam również jestem wielkim miłośnikiem baroku i sam też gram. Chciałbym się dowiedzieć, czy jakieś inne zainteresowania też pozamuzyczne, jakieś fascynacje, pasje, czy też pani ma w swoim, że tak powiem, w kręgu swoich zainteresowań. I serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. To trochę się łączą te pytania, prawda? A ja jeszcze dorzucę, bo to tak może zabrzmiało może intrygująco, może trochę niepokojąco, jak pani wygląda przy klawesynie. Kiedy pani grała w Gdańsku, ten właśnie recital Dangleberta, to zwróciłem uwagę, że pani suknia, w której pani wystąpiła, stanowiła doskonałe dopełnienie kolorystyczne barw instrumentu, na którym pani grała. I pomyślałem, że to chyba nie jest przypadek, a kiedy oglądam okładki pani płyt, nie wiem, jaki jest pani wkład koncepcyjny, czy twórczy w kształt tych okładek, no są po prostu piękne. Ale też odwołują się do takiej barokowej widowiskowości, do tego bogactwa barw, do szat, do strojów, do tych kolorów, które no chyba doskonale jakoś wiążą się, czy odbijają w brzmieniu muzyki, więc jest tutaj coś z fascynacji malarstwem, chyba. To odpowiadając, może idąc właśnie od początku, nie chciałabym, żeby zabrzmiało to jakoś pompatycznie, ale mam wielkie szczęście, że jestem krakowianką. I od dzieciństwa moja mama zawsze zabierała mnie i moje rodzeństwo w niedzielę, obojętnie, zawsze musiało być jakieś muzeum, ewentualnie Wawel, na który w tamtych czasach było bardzo trudno się dostać. I te nasze niedzielne wycieczki na Wawel czy do Muzeum Narodowego były czymś takim po prostu oczywistym. I tak bardzo, bardzo lubię swoje miejsca właśnie w Krakowie. Lubię swoje eksponaty. Teraz bardzo wiele wystaw, chociażby na Wawelu, zmienia swoje oblicze, wystawy, które przez wiele lat miały jedno oblicze, a w tej chwili chociażby mamy nowy skarbiec koronny. Ciekawe to jest dla mnie, jak oglądam eksponaty, które znam od dziecka po prostu na pamięć, bo przecież aż tak wiele tych muzeów w Krakowie nie ma, jeżeli się chodzi przez wiele lat, tydzień w tydzień. I to jest coś absolutnie fascynującego dla mnie i faktycznie, kiedy zastanawiałam się jeszcze nad wyborem swojej drogi życiowej, to albo marzyłam o tym właśnie, żeby grać, ale myślałam też o tym, żeby być historykiem. Nie myślałam chyba o historii sztuki, ale historia zawsze mnie fascynowała. I właśnie w okładkach, tak, to prawda, wszystkie okładki są moim pomysłem. Dlatego, że wydaje mi się, że to bardzo jest dobrze, kiedy wszystko ze sobą współgra. Zarówno muzyka, jak i to, co było z nią związane. I tak idąc od Geoffroy,
Na okładce płyty jest obraz Lubin Baguin, zupełnie nieznany malarz XVII-wieczny francuski, który namalował scenę wykorzystywaną wielokrotnie w przepięknym filmie, można powiedzieć w manifestie muzyków zajmujących się historycznym wykonawstwem, czyli we wszystkich porankach świata. I właśnie ten obraz pomyślałam, że bardzo dobrze łączy się też z muzyką Geoffroy, stąd prośba o zgodę na jego wykorzystanie i wykorzystanie na okładce. Potem były słynne buty z Marchanda, bo myślałam o tym właśnie, że przecież Marchand i jego suity wspaniale byłoby zamieścić właśnie jakieś buty. To była piękna historia, bo poszukiwanie po muzeach takiego eksponatu, który byłby możliwy, i co się okazało, to w ogóle poszło dalej, głębiej, bo sam Marchand, który pochodził z Lyonu, nagrywam jego muzykę na właśnie instrumencie, na kopii liońskiego instrumentu Donzelaga. I w tym czasie Lyon był niezwykłym miejscem, gdzie działała wielka liczba manufaktur właśnie wspaniałych materiałów, jedwabiów, brokatów. I udało mi się w Victoria and Albert Museum znaleźć buty, które nie dość, że są z tego czasu, to są jeszcze oblekane właśnie materiałem liońskim. Takie moje zabawy. Potem na płycie z Bachem, to bardzo się z tego cieszę, szóstokor Augusta II Mocnego, no, którego choć przez chwilę Bach był nadwornym kompozytorem. I w tym szóstokorze August II Mocny występował na obiedzie koronacyjnym na Wawelu, więc chodziło mi też o podkreślenie takiego elementu. Tak. Potem Telemann, znowuż pas faktycznie słucki, bo tak mówimy na pasy kontuszowe, że to są pasy słuckie, a jednak to jest konkretnie pas słucki z czasów, kiedy Telemann przebywał na terenach Rzeczypospolitej. To znowu eksponat z Muzeum właśnie Narodowego w Krakowie. No i płyta, która się ukaże 7 maja, z czego ogromnie się cieszę, mianowicie na jej okładce będzie płaszcz kawalera Orderu Ducha Świętego. To ukochany eksponat wawelski. I właśnie tym razem Wawel zgodził się na jego użycie na okładkę. Dlaczego to takie ważne? Bo ten płaszcz został ofiarowany Janowi III Sobieskiemu przez Ludwika XIV. A to czas, w którym powstawała muzyka, którą nagrywaliśmy, muzyka francuska, przetworzona przez niemieckich kompozytorów z polskimi elementami, więc wszystko się po prostu jakoś gdzieś tam łączy. Tak. Co to będzie za płyta? To będzie płyta nagrana przez Altberg Ensemble pod kierunkiem Jürga Andrasa Bettichera, słynnego klawesynisty, organisty z Bazylei. I na niej będą utwory Erlbacha, Fischera, Johanna Kaspara Fischera, Johanna Fischera oraz Johanna Sigismunda Kussera. I to właśnie wszyscy kompozytorzy, którzy w jakiś sposób byli związani z Lulim, ale też u jednego z nich, u Johanna Fischera, znaleźliśmy fantastyczne polskie tańce. Uwielbiam pani słuchać. To w zasadzie, nie wiem, czy możemy uznać, że odpowiedziała pani też na pytanie pana Jakuba o to. Chyba nie do końca, bo poza historią faktycznie jestem strasznie nudna. Jestem zainteresowana klawesynem. Słyszą mam niewiele te kokieterie w głosie i w treści. Zaraz będziemy temu głośno zaprzeczać. Proszę opowiedzieć. Faktycznie jestem tak pochłonięta klawesynem, tym, co się dzieje wokół praktyki wykonawczej XVII-XVIII wieku, że nie mam tak naprawdę czasu na inne zainteresowania. Tak, nie mam. Nie mam innych zainteresowań. A to wszystko, o czym pani teraz opowiadała, o tych dziełach sztuki, to tak po prostu samo pojawia się. No to jest coś takiego, co jest od dzieciństwa. Gdzieś po prostu żyje swoim życiem. Jest absolutnie fascynujące. Dobrze. Dwa następne telefony, dwóch następnych rozmówców. Pan Sławomir z Łochowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie.
ja bardzo tak, bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj. Wspaniale się pani słucha. Ja muszę powiedzieć, naprawdę, no, bardzo ciekawe jest to wszystko, co pani nam opowiada. Ja mam pytanie właśnie dotyczące tego wykonawstwa i klawesynu. Jestem wielkim miłośnikiem brzmienia tego instrumentu. Jest to moja absolutnie pierwsza trójka brzmień klawiszowych, razem jeszcze z fortepianem i organami Hammonda. A pytanie mam takie. Właściwie dwa krótkie pytania, takie techniczne. Czy trudno jest klawesyn przygotować do koncertu? Czyli w sensie nagłośnienia, żeby on dobrze brzmiał? Czy duże znaczenie ma na przykład wnętrze, w jakim odbywa się koncert? Czyli czy to jest jakaś stara świątynia na przykład, albo czy mała sala koncertowa? A drugie pytanie dotyczy strojenia instrumentu. Czy można to w jakiś sposób porównać ze strojeniem fortepianu? Czyli czy to naprawdę musi być dobry fachowiec, żeby instrument dobrze nastroić? I jak często stroi się klawesyn? To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanotowałem pana pytania. Jeszcze pozwolimy panu Krzysztofowi z Poznania się z nami spotkać. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Witam panią i pana, panie redaktorze. Ja mam pytanie tego rodzaju do pani właśnie. Chciałem uzyskać pani opinię na temat gry naszej wielkiej klawesynistki Wandy Landowskiej, o której niektórzy ją bardzo chwalą, a niektórzy bardzo krytykują. Moje odczucie, ponieważ posiadam dość dużą kolekcję jej nagrań i robiłem porównania z klawesynistami już później żyjącymi, takimi jak na przykład Anton Heiler, taki był klawesynista. No on może nie grał tyle na klawesynie, co na organach, ale oczywiście to są jego nagrania klawesynowe. Następnie taki też zapomniany dzisiaj klawesynista Fernando Valenti, doskonały, który prawie nagrał chyba całego Scarlattiego sonaty. No i oczywiście specjalista od sonu Scarlattiego, Scott Ross. I porównałem te nagrania, tu mówię o sonatach Scarlattiego z nagraniami Landowskiej. No niestety, w moim odczuciu, cały czas zaznaczam, w moim odczuciu ci klawesyniści nie dotrzymują kroku Landowskiej. Kolorystyka, tempa są u Landowskiej wręcz rewelacyjne. Rewelacyjne. Nie wiem, może to wynika z faktu jej instrumentu, które miała, specjalny instrument, gdzie mogła te rzeczy uzyskać. No, ale w każdym razie nic, tak samo w przypadku Bacha. Uważam, że te nagrania się nie starzeją. Jest w nich taka jakaś mistyka i potęga, tak samo w utworach, które gra Couperena. Jestem ciekawy, co pani o tym sądzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i wiem, że już kolejny słuchacz czeka na rozmowę z panią, ale może teraz do tych dwóch kwestii się odnieśmy. Zatem tak, jeżeli chodzi o klawesyn, bardzo się cieszę, że dla pana Sławomira, chyba tak jak pamiętam, klawesyn tak jest pięknym instrumentem i to ogromnie cieszy. Powiem tak, jeżeli chodzi o miejsce, tak, to jest bardzo ważne, w jakim miejscu gramy. Dlatego, że jeżeli mamy dobry instrument, który ma piękny rezonans, to wnętrze również, można powiedzieć, jest instrumentem. Wnętrze współgra z instrumentem. Mamy wtedy szansę na naprawdę na dobre brzmienie. Tak, to jest istotne. Raczej, jeżeli chodzi o historyczne instrumenty, ja nie jestem zwolennikiem nagłaśniania instrumentów i nigdy swoich instrumentów nie nagłaśniam. Takie sytuacje tylko zdarzały się w przypadku wykonania koncertu Poulenca, Concert Champêtre. Raz, kiedy grałam na oryginalnym właśnie plejelu Landowskiej w Krakowie i to faktycznie ten instrument wymagał nagłośnienia.
oraz pamiętam Filharmonii w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie grałam znowu na kopii instrumentu i istotnie było to konieczne ze względu na olbrzymi aparat wykonawczy orkiestry. Natomiast w żadnym innym wypadku nie nagłaśniam instrumentu. Natomiast jest wielka przyjemność, kiedy faktycznie miejsce współgra z instrumentem. To są przeważnie doskonałe miejsca, czy właśnie kościoły, ale też nie każdy kościół, w wielu kościołach po prostu jest za duża akustyka dla tego instrumentu. Piękne sale właśnie z XVII-XVIII-wieczne. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli instrument faktycznie jest znakomicie zbudowany, to pamiętam takie wykonania chociażby w Queen Elizabeth Hall. To jest olbrzymia sala koncertowa w Londynie na kilka tysięcy słuchaczy, gdzie instrument bez nagłośnienia może brzmieć naprawdę doskonale. Oczywiście tutaj jest różnica między tym, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni jako można powiedzieć człowiek współczesny, głośnego grania, można powiedzieć. Może nie tyle grania, co po prostu wokół nas jest bardzo głośno, więc może się nam pozornie wydawać na początku, że klawesyn jest cichy, ale kolory tego instrumentu właśnie dzięki doskonałemu rezonansowi są absolutnie fantastyczne. To pierwsze. Druga rzecz to kwestia strojenia. Tak, oczywiście musi być doskonały fachowiec, który stroi klawesyn, ale każdy klawesynista sam stroi, więc musi dobrze umieć stroić, ale to nie jest wcale takie trudne. Poza tym jest to wielka przyjemność. Wynikają z tego naprawdę bardzo dobre rzeczy, chociażby to, że mam wpływ na to, w jaki sposób stroję swój instrument. Daje mi to też taki moment, można powiedzieć, bliskości ze swoim instrumentem przed graniem. Ja osobiście uwielbiam stroić instrument sama. I teraz odnośnie pytania pana Krzysztofa, czyli Landowska. Dzięki Wandzie Landowskiej myślę, że wszyscy tutaj teraz jesteśmy i dzięki niej po prostu muzyka dawna wróciła na nowo. Fenomen tej wielkiej artystki po prostu jest absolutnie niezwykły. Jej przenikliwość w rozumieniu tego, że w tamtym czasie, czyli w latach XX wieku, powrót do instrumentów historycznych, bo trzeba wiedzieć, że Wanda Landowska w swojej kolekcji posiadała kilka oryginalnych klawesynów, był niemożliwy. Był niemożliwy do zrozumienia przede wszystkim przez środowisko. Dzięki temu, że współpracowała z Pleyelem, dzięki temu, że ten instrument był, i to trzeba powiedzieć, pewnego rodzaju instrumentem przejściowym pomiędzy fortepianem a klawesynem historycznym, dawało szansę na to, że grał z nią chociażby Alfred Cortot, wspólnie wykonywali koncerty, bo chociażby klawiatura po prostu była fortepianowa. Poza tym samo założenie, sama idea tego instrumentu, właśnie to, co urzekło pana, czyli barwy, niesłychane kolory, aż takich różnic nie doświadczymy na instrumentach historycznych, ale w tym czasie był to język, którym ona używając tego języka, mogła zostać zrozumiana przez środowisko. I to uważam za fantastyczną w ogóle jej taką przenikliwość, myśl. Poza tym, no po prostu jej nagrania są piękne, przemyślane. Każda jedna nuta, tak jak chociażby czytamy w notatkach, jest sporo nut zachowanych z jej notatkami. Piękny taki wstęp właśnie na początku, pierwsza strona partytury Concert Champêtre Poulenca i ona pisze swoją właśnie adnotację, że trzymać ręce złożone jak do modlitwy,
Póty, póki szef, czyli dyrygent, tak, nie pokaże miejsca, kiedy zaczynam. Więc wszystkie jej wykonania, ale również nagrania, były po prostu do ostatniego elementu dopracowane, wyreżyserowane. To jest fantastyczne. Ona się temu po prostu absolutnie poświęciła. Dwóch klawesynistów, o których pan wspomniał, przyznam szczerze, że absolutnie nie znam i będę musiała to nadrobić. Natomiast jeżeli chodzi o Scotta Rossa, uważam te nagrania za równie piękne. One są po prostu nagrywane już w innej stylistyce, ale jest to równie wielki artysta. Natomiast sama Wanda Landowska, dzięki niej w ogóle zwróciłam się w stronę klawesynu, bo zafascynowały mnie nagrania, które dostawałam od swojej nauczycielki w szkole jeszcze podstawowej. To była niezwykła postać. Przez wiele lat niestety był taki moment, kiedy bardzo próbowano podważać właśnie wiarygodność Landowskiej jako też muzyka znającego historyczne praktyki wykonawcze. Oczywiście ona żyła w innym nurcie, ale dla mnie odkryciem było, kiedy dostawałam akurat od Skipa Sempe materiały, które ona własnoręcznie kopiowała też w muzyce, w Bibliotece Narodowej, francuskiej w Paryżu, gdzie na przykład przepisywała tabele właśnie ornamentów, gdzie przepisywała fragmenty traktatów, gdzie opalcowywała sobie na przykład muzykę wirginalistów angielskich. Mam akurat kopię jej dzwonów Byrda palcami historycznymi. Więc to nie jest tak, że ona nie miała tej świadomości. Ona miała bardzo dużą świadomość. Natomiast też wiedziała, w jaki sposób, czy też co było możliwe w tamtym czasie, żeby trafić do ówczesnego, współczesnego człowieka. I był taki moment, wcale nie taki krótki, bo przez wiele lat, kiedy instrumenty właśnie typu plejel, uważano, że to jest instrument przebrzmiały, w ogóle nie wolno na takich instrumentach. Symfoniczny klawesyn. Tak. Natomiast, co ciekawe, wiele z osób krytykujących ten instrument dziś te instrumenty posiada i w jakiś sposób bardzo się z tego cieszę. To ja jeszcze do tego wątku, który tak trochę nieoczekiwanie starałem się panią zahaczyć o te klawesyny. Ile ma pani instrumentów własnych w takim razie? Dwa instrumenty. Jeden instrument właśnie pochodzi ze wspomnianego wcześniej warsztatu Detmara Hungerberga z Hückeswagen. To jest kopia instrumentu włoskiego, anonimowego, zbudowanego we Florencji w 1701 roku. Oraz drugi instrument to jest instrument Bruce'a Kennedy'ego, kopia instrumentu znajdującego się obecnie w muzeum w Kolmach, jest to kopia instrumentu franko-flamandzkiego. Czym różnią się te instrumenty włoski i franko-flamandzki? Jakby mogła to pani? Powiedziałabym, że to oprócz tego, że jest ten sam mechanizm, czyli strunę zarywa piórko, to są absolutnie inne instrumenty. Nie tylko chodzi o brzmienie, bo instrument włoski wspaniale nadający się do continuo, ale to jest instrument, można powiedzieć, gadający, mówiący bardzo, ale w samej budowie ma chociażby inną wielkość klawiatury, zupełnie. Nawet siadając do tych dwóch instrumentów, tak jakbyśmy grali po prostu nie na tym samym instrumencie. Instrument franko-flamandzki jest bardziej śpiewny. Właśnie tutaj wspaniale widać te różnice między dwoma panującymi w XVII, w XVIII wieku głównymi stylami w muzyce, czyli stylem włoskim i stylem francuskim, czyli styl włoski, jak opowiadał kiedyś mój profesor Stephen Preston w Guildhall School of Music and Drama, mówił, słuchajcie, styl włoski polega na tym, wchodzicie do sali, straszna awantura, wszyscy wrzeszczą, zamykacie drzwi, cisza, wchodzicie do drugiej sali, do sali francuskiej, gdzie jest niesamowicie wysublimowane towarzystwo,
przyjemne i ktoś z zanadrza wbija ci nóż w plecy. Oczywiście z przesadą, ale ciekawe to. Zawsze się z tego bardzo, bardzo śmialiśmy. Natomiast właśnie instrument francuski jest bardziej śpiewny. Ma, można powiedzieć, bardziej zawoalowany dźwięk, ale sam dotyk też, akurat też różnica taka na pierwszy rzut oka jest taka, że instrument frankoflamandzki ma dwie klawiatury, włoski jedną, to taka zupełnie podstawowa, zewnętrzna, ale sama mechanika, wielkość klawiatury, uwaga, odległość między klawiszami chromatycznymi, to jest zupełnie tak, jakbyśmy grali no, na innych instrumentach. Pianiści uważam, że są szczęśliwi, bo choć mają wystandaryzowane klawiatury. Tak, w jakiś sposób. U nas tego absolutnie nie ma. Mówiliśmy o wnętrzach, mówiliśmy o tym wnętrzu, w którym nagrywała pani Bacha. No i proszę, pan Dariusz z Lidzbarka zadzwonił. O, jak miło. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Ewo. No ja mam do pani pytanie. Czy pani kiedyś robiła transkrypcję muzyki klawesynowej? I drugie pytanie, czy też by pani mogła może ten zagrać, czy skopiować, czy też muzykę hiszpańską, barokową, która też jest chyba bardzo ciekawa. To odpowiem od razu. Nie, nigdy nie dokonywałam transkrypcji. To jest bardzo, to była bardzo powszechna metoda w XVII, XVIII wieku. Mamy takie transkrypcje chociażby Forqueré, ale również współcześnie wielu kolegów dokonuje znakomitych transkrypcji. Też jakiś czas temu, już po śmierci Gustawa Leonharda, ukazał się piękny zbiór jego transkrypcji utworów skrzypcowych czy wiolonczelowych Bacha na klawesyn akurat. Nie, tym się nigdy nie zajmowałam. I przepraszam, drugie pytanie? Umknęło mi. Transkrypcja, tak? Tak, transkrypcja i drugie pytanie mi umknęło. Bardzo przepraszam. To może poprosimy pana jeszcze o przypomnienie tej drugiej części pytania? Drugie pytanie to jest te muzyka hiszpańska. Tak, barokowa, tak. Czy można ją ten też opracowania na klawesyny są też, jak ten oprócz muzyki francuskiej, włoskiej, niemieckiej? Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o muzykę hiszpańską, mamy wspaniałe utwory takich chociażby kompozytorów wczesnych zupełnie, jak Cabezon, czy późniejszych, takich jak właśnie no, Scarlatti, który jest częściowo traktowany jako Włoch, ale przez swój długi pobyt na terenie Hiszpanii, jako jego muzykę traktujemy jako muzykę też hiszpańską. Zresztą przepiękne elementy muzyki tradycyjnej z Andaluzji, z Sewilli znajdujemy w jego sonatach. Czy przepiękne sonaty Padre Antonio Solera, to też no, można powiedzieć kanon absolutnie muzyki klawesynowej. I jeszcze króciutko, to już będzie na pewno ostatnia rozmowa w dzisiejszej kafe. Pan Adam z Wrocławia. Dzień dobry panu. Kłaniam się pięknie z Wrocławia. Była okazja panią profesor słyszeć chyba w grudniu 2022 roku w Narodowym Forum Muzyki ze wspaniałą muzyką Jana Sebastiana Bacha. Mam takie pytanie, czy czasem nie czuje się pani artystką minionej epoki, takim kustoszem tego klawesynu we współczesnym świecie, który jest na krawędzi i ekologicznej, i biologicznej. I mamy dwie wojny, prawda, rozbuchane w tej chwili. I pandemia COVID-u przeleciała, nadchodzi jakaś kolejna. Jakie tu jest miejsce dla tego klawesynu w tym przedziwnym świecie? Dziękujemy. Bardzo dziękuję, że pan wspomniał i że był pan w grudniu na recitalu właśnie w Narodowym Forum Muzyki. Bardzo, bardzo ciepło wspominam ten wieczór, faktycznie 2022 rok. Powiem tak,
nie wiem, czy czuję się kustoszem. Myślę, że świat jest bardzo różny. Dzieją się czasem dobre rzeczy, czasem bardzo złe, bardzo trudne. Dla mnie osobiście klawesyn jest czymś, w czym właśnie się zajmuję, nad czym spędzam czas, co badam, czego szukam. I potem tym samym próbuję dzielić się z publicznością. I to jest moja recepta taka na to, po prostu, co robić w tym czasie. Pani Ewa Mrowca jest, a właściwie no już kończy naszą wspólną rozmowę w Cafe Muza. Chciałem pożegnać się muzyką, bo mało było tego grania. Chociaż od razu muszę państwa zapewnić, że będziemy słuchać recitalu pani Ewy, tego recitalu z festiwalu Actus Humanus, muzyka D'Anglberta, 29 kwietnia, część pierwsza, i 2 maja, część druga, na naszej antenie. Mam przygotowany fragment z muzyką Erle Bacha, z Altberg Ensemble, zespołem, którego pani jest współtwórczynią. Słówko o tej muzyce, słówko o tym zespole. Altberg Ensemble to zespół, który został powołany przez Kubę Kościukiewicza w Łodzi. Zajmujemy się muzyką głównie instrumentalną właśnie XVII i XVIII wieku. I tak jak już wspominałam, opowiadając o okładce płyty, która będzie miała właśnie premierę 7 maja, to właśnie na tej płycie pod kierunkiem Jürgena Andrasa Bettichera nagraliśmy suity orkiestrowe, między innymi Erle Bacha. Erle Bach był pod wielkim wpływem Jean-Baptiste Lillego. Napisał wiele utworów, nie tylko orkiestrowych, również kantat. Większość jego spuścizny spłonęła jeszcze w XVIII wieku, więc do dzisiejszych czasów niezbyt wiele przetrwało. Natomiast właśnie z zespołem Altberg Ensemble 7 maja w Filharmonii Łódzkiej będziemy grać koncert, na którym będziecie mogli państwo usłyszeć wszystkie utwory właśnie z płyty. Będzie to jej premiera, więc cieszę się, że fragment będziemy mogli teraz usłyszeć. Zapraszała Ewa Mrowca, klawesynistka, pedagog. No i przypominam, recital na naszej antenie 29 kwietnia i 2 maja. Elżbieta Malinowska, Magdalena Łoś, Grzegorz Adamczyk, Andrzej Sułek. Dziękujemy państwu za wspólne, niedzielne słuchanie i rozmowę. Cafe Muza.